Witam was bardzo serdecznie, Marek Maraz Wysocki, Planszlandia Express. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o grze Zamki Burgundii wersja kościana. No tak, to jest druga implementacja wielkiego hitu Stefana Felda, takiej gry, która jest chyba najbardziej znana, jeżeli chodzi o tego autora. No oczywiście najwyżej znajduje się w rankingu. Ona została wydana pierwotnie w 2011 roku, ale także w Polsce ma swoich zwolenników. W roku ubiegłym bodajże wydawnictwo Rebel wydało polską edycję, więc coraz więcej graczy mogło po tą grę sięgnąć. W 2016 Stefan Feld wydał taką pierwszą implementację takiej małej serii Ravensburgera Alea. To jest wersja karciana. Wszystko zostało zamienione na karty. Jeżeli nie znacie tej wersji, oczywiście polecam. Przygotowałem materiał, zarówno recenzję, jak i zasady gry. W roku ubiegłym, 2017, powstała wersja kościana. Jak widzicie, małe pudełeczka. No cóż, w takim pudełeczku można znaleźć. Przede wszystkim bloczek map. Te mapy oczywiście przypominają mapy, które mamy w wersji podstawowej. Mamy tu cztery różne rodzaje map. Tych bloczków jest cała masa, więc myślę, że rozgrywek można mieć naprawdę bardzo, bardzo dużo. I przed każdą rozgrywką gracze oczywiście stoją przed decyzją, czy będą grali na takich samych mapach, czy też będą mogli sobie wybrać różne mapy, to będzie różna trudność. Znajdziemy tam 5 ołówków, także rozgrywka może być dla 5 graczy, w przeciwieństwie do pozostałych tytułów. Tutaj 5 graczy może się tą rozgrywką cieszyć. No i oczywiście w zestawie znajdziemy 5 kości. To są kości K6, 2 kości to są standardowe, które posiadają oczka na ścianach. 2 kości posiadają 6 różnych kolorów na swoich ścianach. Oczywiście te kolory odpowiadają obszarom, które będziemy zamykali na naszych mapach. I oczywiście kość, która posiada klepsydry, ona będzie wyznaczała czas rozgrywki. Gra została podzielona na 3 fazy, jak to w przypadku Felda i Zamku Burgundii. Czym szybciej zamykamy obszary, dostajemy więcej punktów i oczywiście większa punktacja, tak chociażby dla porównania w pierwszej fazie, jeżeli zamkniemy obszar z czterech elementów, zyskamy 13 punktów, ale już w trzeciej fazie dostaniemy tylko 7 punktów. Mechanika jest banalna, bo gracz wyrzuca tymi 5 kośćmi, oczywiście odhaczamy te klepsydry, czy 1, czy 2, czy 2, no oczywiście tutaj mamy ten czas rozgrywki. Oczywiście jeszcze powiem, jeżeli są 2 klepsydry, to będzie można sprzedać towar, ale to jeszcze wspomnę o tym. No i oczywiście gracze bez dotykania kości wybierają sobie jedną grupę kości. Oczywiście standardowo po wyborze mapy wybieramy sobie zamek. Od tego zamku zaczynamy naszą ekspansję. Do każdego zamku przypisany jest przywilej, więc tak naprawdę gracz zaczyna z jednym punktem, zamkiem i z przywilejem. No i w tym momencie wybiera, jak ja mówiłem, grupę kości i będzie mógł dalej robić ekspansję i zakreślać obszary. Jeżeli wypadnie 1 i 2, będzie mógł zapewnić klasztor. Oczywiście jeżeli standardowo zapełni obszar złożony z kilku elementów klasztoru, w tym wypadku no, podliczamy punkty zgodnie z tabelą, a także dostaje bonus, czyli zakreśla sobie kółeczkiem jednego mnicha. Czyli wpadnie 3, 4, będzie mógł zaznaczyć oczywiście obszar związany z kopalnią. 5, 6 to będzie oczywiście, to będą rzeki. I żeby zaznaczyć miasta, kolor pomarańczowy, będzie musiał wybierać wartości o różne. Czyli tak naprawdę, jeżeli wybierze 1, to wszystkie pozostałe muszą być różne od 1, czyli wybiera wartość plus kolor pomarańczowy. Żeby zaznaczyć kolejny zamek, uzyskać jeden punkt, będzie musiał wybrać oczywiście kolor zielony i cyfrę, która i wartość na kości, która jest przyległa przy tym zamku. Jeżeli wcześniej były, załóżmy, nie wiem, zwierzęta 3, to musi mieć 3 zieloną. No i oczywiście zwierzęta, czyli taki kolor zielonkawy, tutaj muszą te wartości być takie same, czyli wybiera kolor zielonkawy plus, że zaczyna 2, to musi te 2 kontynuować. Tu mamy modyfikację, bo tak naprawdę te punkty mnożone są razy 2. Oczywiście jak w przypadku Felda bywa, raz w rundzie można dokonać modyfikacji. Mamy tu 4 modyfikacje i można wybrać jedną z modyfikacji, jeżeli oddamy pracownika, czyli mamy pracownika, przekreślamy zgromadzonego wcześniej z zasobów. No i w tym wypadku możemy zmienić wartość na kości. Jeżeli oddamy mnicha, możemy zmienić kolor. Jeżeli sprzedamy towar, możemy sprzedać towar, to zyskamy po prostu za to srebrnika i punkty. Albo oddając srebrnika, będziemy mogli wykorzystać 2 grupy kości, jeżeli żadna kombinacja nam nie
będzie odpowiadała, to w tym wypadku no, po prostu zakreślam pracownika. Także widzicie, szybko, prosto, oczywiście za zamknięcie całego koloru mamy punkty przewidziane dla dwóch graczy. Ten, kto pierwszy, będzie dostanie tych punktów najwięcej. Sumujemy punkty i gracz, który będzie miał tych punktów najwięcej, wygrywa. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, dużo kombinacji. Każdy gracz ma swój arkusz, może poruszać się w różnym kierunku. Trzeba troszeczkę pokombinować, żeby tych punktów uzyskiwać jak najwięcej. Jeżeli lubicie mechanikę zamków Burgundii, wiecie, no, w przypadku zamków Burgundii mieliśmy tu taki spory setup. Tutaj wyjmujemy arkusze, bierzemy ołówki w dłoń, rzucamy kośćmi i tak naprawdę możemy rozegrać szybką partyjkę od 15 do 30 minut. No to cóż, jedyny zarzut mam do tej gry, że niestety arkusze są małe, ciężko jest kontrolować, co gracze wybierają i ewentualnie jakie zaznaczają wyniki. Jeżeli są gracze, którzy lubią troszeczkę kombinować, przekłamywać i oszukiwać, niestety nie jesteśmy w stanie to skontrolować, ale jeżeli gramy z ludźmi, którzy grają fair play, to śmiało można się cieszyć tą rozgrywką, także myślę, że Zamki Burgundii wersja kościa to jest taka wersja obowiązkowa. Do podróży można zagrać ją w zasadzie wszędzie, bo nie wymaga dużo miejsca, a cieszy tak samo jak ta wersja podstawowa. No oczywiście jest dużo uproszczona, dużo krótsza i tak naprawdę myślę, że baza tych arkuszy, baza map daje nam możliwość naprawdę całą masę rozgrywek. Także tyle, jeżeli chodzi o zamki Burgundii kościane. Serdecznie Wam je polecam. Spróbujcie, zagrajcie. No i tymczasem.